Moi drodzy, a zatem nadszedł ten dzień. Dzień podsumowania dotychczasowej, przynajmniej jeszcze póki co, działalności na kanale wakacyjnej. No i cóż mogę rzec? A wręcz od czego mogę ja zacząć? No więc tak. Tak na szybko, bo niestety tak się pechowo składa, że dane mi jest ten film nagrywać się po godzinie 22 dopiero pod koniec września. No sorry, tak się spóźniłem i ociągnąłem. Po pierwsze, mój kanał przekroczył już liczbę ponad 30... Już mój kanał ma już 36 subskrybentów, za co bardzo wam dziękuję. Dwa. No właśnie, a propos tych. Wyświetleń ma... Ileż wyświetleń wzrasta do 5000. O tu. No i wreszcie trzecia sprawa najważniejsza. Jak to miało miejsce w czasie tegorocznych wakacji? Pozwólcie, że na chwilę zajrzymy do YouTube'owego studia. Ten, przy okazji pozwolimy sobie nawiązać do paru rzeczy. Proszę bardzo, oto ten, lista całej mojej aktywności na kanale, mniej więcej tak w skrócie, dotycząca całych wakacji, od czerwca do sierpnia. Co wy tu widzicie? A no właśnie. Na przestrzeni całych wakacji ostatecznie nie pojawiło się absolutnie nic innego, poza materiałami gameplayowymi z mobilnych Happy Wheelsów. Żadnego dodatkowego vloga informacyjnego, żadnego dodatkowego czegokolwiek. I regularność niestety moich filmów nie była aż tak wakacyjna, aż taka jaka chciałem, żeby była. A wszystko przez co? Ano przez idiotyczne decyzje, jakie dane mi było podjąć w czasie wakacji, pod postacią spełnienia gdzieś tam zaległości ci minionych. I to ociągale, czy jak to inaczej nazwać, nie znam odmiany tego słowa za bardzo. Natomiast... No sami widzicie. No, dane mi było się z tymi odhaczaniem za późno zaległości, dane mi było zwlekać i oto całe tego wszystkiego efekty. Nie mówiąc już nawet o, wiecie dodatkowo czym, kurde, nie za bardzo zrealizowaniu swoich tam potrzeb, kurde, te osobistych, tych gamingowych, bo wyjątkowo w to lato, co najwyżej dane mi było grać, wiecie, śpierdolę na telefonie, zamiast zająć się tym, co trzeba, z tym swoim PS4 i tak dalej. No, takie tam z rzeczy prywatnych. I w sumie, wspominałem wam już niejednokrotnie o przesiadając mnie ostatnimi czasy demonach, nieprawda? Czyli tej jakby odrodzonej prokrastynacji, nie? No więc właśnie, no ostatnimi czasy, na przestrzeni tych paru tygodni, dane mi było i początku nowego roku szkolnego, no, zorientować się, co tak naprawdę ma przyjemność być swoistym lalkarzem pociągającym za w sumie sznurki tego wszystkiego, jeżeli możemy to w ogóle tak całościowo to wszystko nazwać. Otóż cholerna klątwa związana z przechodzeniem przeze mnie jednego z tytułów na PlayStation 4, w wyniku którego to właśnie okazało się powodować u mnie taką prokrastynację i inne tego typu rzeczy, jakby... Chęć mojego grania tego tytułu, no tak naprawdę powodowała, że zajmuję się czymś innym i powoduje się przez to ta prokrastynacja i utrzymują się u mnie jakieś tam mentalne syfilisy różnego rodzaju i inne tałataństwa. No wiecie w każdym razie, o co chodzi. No i właśnie, a propos, nie pokazujmy tej karty. A propos kurde tego.
A propos właśnie, więc w ostateczności, tak koniec końców wakacji, podsumowywanie wakacyjnych tych osiągnięć różnego rodzaju. No właśnie. Znowu coś poszło nie tak i znowu się nie udało. A właściwie nie żadne znowu się nie udało, tylko nie, znaczy znowu się nie udało? A dobra, znowu się nie udało. Ogłoszenie maratonu. Informacyjny Dzień Dziecka. No znowu się nie udało z tą regularnością. I znowu się nie udało. I znowu coś poszło nie tak. No, dane mi było zrobić właśnie to widzicie tam, chyba nie muszę wam mówić, o czym są to materiały, ile je w ogóle kojarzycie, tak? No, oczywiście, że nie muszę, bo bardzo dobrze wiecie, że są to materiały, dotyczące podsumowań, wakacji tam zeszło i przedzeszłorocznych. Tam 2021 i 2022. 2021, bo dane mi było, zająć się platynowaniem, pierwszych swoich gier ogrywanych na PlayStation 4, Unchartedów konkretnie, kolekcji Nathana Drake'a. Natomiast to było spowodowane nagłym nawróceniem się u mnie tego całego cholernego stresu pourazowego, który ciągnął się za mną aż do końcówki zeszłego roku. Także widzicie. No i cóż się tu mogę więcej rzec? No. Dane mi było zrobić przynajmniej jakkolwiek do w sierpniu zrobić. Faktycznie udało mi się coś osiągnąć z tymi, coś osiągnąć z regularnością na kanale. Tylko szkoda, że zresztą niekoniecznie się sprawa udała. Nie mówiąc już nawet o ostatecznie niewypalonych planach, z reaktywacji, kurde, tego. Michael Media Century Fox. No ale spokojnie, mamy jeszcze parę miesięcy w tym roku. No zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. A póki co to właśnie. No to jest takie w sumie szybkie podsumowanie tegorocznych wakacji, aktywności, jakie udało mi się w nich rozegrać. No i co? No zaczął się rok szkolny. Tutaj trzeba będzie znowu się ogarnąć z tymi owymi rzeczami. No a ja tymczasem co? No właśnie tak jak mówię. W ostatni dzień niestety. Niestety września dane mi jest to nagrywać, więc nie mam za wiele, więc nie, nie jest, nie dane mi jest, więc dane mi jest, na takim trochę spontanie robić to całe podsumowanie. A już niedługo, uwaga, zapowiadamy, ukaże się spóźnione o całe 8 miesięcy, 10 miesięcy, podsumowanie zeszłego roku całego, jeżeli chodzi o aktywność na moim kanale. Także wyczekujcie. A ja tymczasem się z wami żegnam. I widzimy się już niedługo w kolejnym materiale informacyjnym. Aha, no i w kolejnym odcinku Happy Newsów w międzyczasie, bo kurde, też muszę go nagrać przed nastaniem dnia następnego. Dzięki, na razie. A jakby co, to być może konkretniejsze informacje, o ile w ogóle będą takie potrzebne, na temat dotyczące podsumowujące tegoroczne wakacje, macie w opisie. Tak więc. Jakby co, o ile w ogóle będzie taka potrzeba i znajdzie mnie na to potrzeba i wyda mi się, że będzie to koniecznie. A tak czy owak, to tak jak mówię, na razie i widzimy się już niedługo w kolejnym gameplayu z Happy Wheelsów i kolejnym vlogu informacyjnym dotyczącym podsumowania całego zeszłego roku. No, tak więc cześć i udanego spędzania pozostałego jednego dnia września. Arrivederci!